witam Państwa bardzo serdecznie na czwartym spotkaniu cyklu Odmienne Stany Świadomości. Czwartym i ostatnim przed wakacjami, ale spotkam się jeszcze po wakacjach. Dzisiaj moim gościem jest profesor Jerzy Betulani. Poddać. Postać, jak po klaskach widać, Państwu doskonale znana, biochemik, który zajmuje się także substancjami psychoaktywnymi i jest znanym rzecznikiem osób używających substancji psychoaktywnych w Polsce. Myślę, że możemy już sobie rozpocząć. Dzisiaj będziemy, nasze spotkanie tak roboczo nazywa się Popie Syntetyczne, bo chcielibyśmy porozmawiać z panem profesorem o tym, jak społeczeństwo ryzyka wykorzystuje substancje chemiczne, nie tylko substancje chemiczne, bo także mikroorganizmy do tworzenia takich fobii społecznych, paranoi i jak wygląda cała specyfika tego procesu. Skupimy się głównie na nowych substancjach psychoaktywnych, czyli tym, co media nazywają dopalaczami, a użytkownicy nazywają designer drugs lub research chemicals. To jest nazw bardzo dużo, też sobie porozmawiamy o tym, którą warto stosować, ale na początek naszego spotkania mamy film. Nie jest to film Jestem Bogiem jeszcze. Ten film będzie można zobaczyć w kinie o 22:00. Film pod tytułem Hydrofobia. Może pan profesor powie parę słów o powstaniu tego filmu. To jest bardzo śmieszny film, dlatego, bo to jest film, który ja w nim ujął biorę tylko jako aktor. To jest film, który wymyślił i wyreżyserował filmu, który miał lat 16, bo film jest on polnowy. I film był właściwie zrobiony głównie dla gadającego psa. Ale ponieważ mój wnuk w ogóle bardzo współpracuje ze mną przy moim blogu, tak naprawdę mnie namówił na to, żeby robić ten blog, potem przypilnuje, żebym pisał, jak ja już nic nie piszę, to on sam pisze pod moim nazwiskiem, a potem to rozprawdzam. Bo mam taką dobrą leśną, no i on właśnie wpadł na ten pomysł, ponieważ ja pisałem coś o fobiach społecznych, takich narkofobii, tak dalej, on postanowił napisać. Film zrobić o narkofobii. No i udało mu się niesłychanie, ponieważ ściągnął moich kolegów. Zobaczymy Państwo filmik, krótki, to jest dla gadającego psa. Mam nadzieję, że część z Państwa zna gadającego psa. Tam jest formularz, gdzie mówi 5 minut. Tutaj przeciągnęliśmy o minutę, film dla 6 minut. No i właśnie jest filmik, jak filmik, w którym dyskutuje się o tragicznych skutkach nowych substancji i o tym, jak poważna część społeczeństwa, posłowie, profesorowie, specjaliści protestują, żądają delegalizacji niebezpiecznej substancji, która się nazywa monotlenek diwodoru. Bardzo prosimy o projekt. Musi mieć głos. Program różdżowo-czarny pas. Jesteśmy brutalni i niezłomni w przekazywaniu prawdy. Dziś opowiemy Państwu o pewnej substancji. Substancji mającej wielki potencjał uzależniający, którą można spotkać na niemal każdym kroku w życiu. Substancji, która jest zalegalizowana w krajach na całym świecie, która każdego dnia zabija tysiące osób. Dlaczego jest tak groźna? Jak jej przeciwdziałać? I w końcu, jak chronić przed nią nasze dzieci? Raport żenady. Wciągający, niebezpieczny, zabójczy. Dziwodorek monotlenu, bo to o nim mowa. Od niepamiętnych czasów legalnie dostępny nawet bez recepty na polskim rynku. Z każdą chwilą wyrządza więcej krzywd społecznych. Jest to substancja rakotwórcza. Może prowadzić do zakażenia takimi wirusami jak HIV czy też AIDS. Dowiedziono w badaniach naukowych, które prowadzono na szeroką skalę, że każdy samobójca w historii miał z tą substancją do czynienia. Poproszona przez nas o komentarz prezeska Fundacji Nieśmy Życie zwraca uwagę, że związek może być zdradliwy ze względu na fakt występowania w przyrodzie w znacznych ilościach we wszystkich trzech stanach skupienia. Przemysł, a nie tak, no. Powoduje,
bardzo poważne złamania współczynności. Po prostu przepustka na muzykę. Na wózek inwalidzki albo na cmentarz. Na tej drodze 2 dni temu doszło do wypadku. Pojazd, w którym poza prowadzącym dorosłym mężczyzną znajdowało się 3 dzieci, wpadł w poślizg na zakrzepłym przylegającym do nawierzchni drogi dziwodorku monoplenu. Cała czwórka jadąca samochodem nie żyje. Jak wykazała sukcesu kierowcy, stężenie dziwodorku we krwi w chwili tragicznego zdarzenia wynosiło ponad 90%. Ciężko polemizować z tak drastyczną argumentacją i przykładami. Niektórzy jednak się tego podejmują. Były przegrany kandydat na prezydenta Krakowa, psycholog i farmaceuta. Ironicznie odnosi się do problemu. Nie demonizujmy tej substancji. Bez niej przecież nie moglibyśmy normalnie funkcjonować. Uleglibyśmy wszyscy odwodnieniu. Tak samo jak nie moglibyśmy funkcjonować bez tlenu, który przecież wchodzi w skład monotlenku diwodoru. Ponadto, o czym trzeba pamiętać, w pewnych kultach religijnych, też rozpowszechnionych w tym kraju, monotlenek diwodoru w postaci tak zwanego święconego monotlenku diwodoru odgrywa bardzo istotną rolę. Dzień dobry. Słowa tego, nazywanego polskim Mengelem, byłego działacza ZMK, wzbudzają jednak istotne wątpliwości wśród tych specjalistów. Dziwodorek monotlenu jest tlenu? Chyba nie. W każdym razie ja nic o tym nie wiem. Nie wiem, jak ten pan łączy jedno z drugim. W każdym razie z pewnością z hydromanią, czy też diwodorotlenkomanią należy walczyć. To jest zjawisko złe i upośledzające nasze społeczeństwo. HOH jest dostępny w całym kraju i rozprowadzany w ilościach masowych. Zajmujący się jej handlem dealer, z którym próbowaliśmy porozmawiać, ewidentnie chciał uniknąć rozmowy. Kto? O co mnie chodzi, żeby tam pierdolić? Jakie żółte paski, o co chodzi pan? Co to za filmowanie? Pani, proszę, co to jest? Co to nie? Co to pani myśli, no? Panie, co pan robi? Dziupli podobnej do tej jest w Polsce, uwaga, blisko 140 tysięcy. Przed nami pojawia się problem, jak chronić się przed wpływem tak dotychczas lekceważonego, dostępnego do naszych dzieci zabójczego środka. Jestem zdecydowany za zakazem posiadania, spożywania tej substancji. A dlaczego? No tak mówi. Ponieważ tak mówiłam, to nasz tak będę mówić. Nic z tego nie jest. Cieszą tak wyważone głosy, ale dopóki chęci zmian nie wykażą przedstawiciele organów władzy ustawodawczej, dopóty debata publiczna wydaje się bezcelowa. O opinię w sprawie zapytaliśmy zatem również polityków. Nasz klub rozpoczął pracę nad ustawą, która będzie regulowała dostępność do tego chemikalium. To jest, proszę Państwa, ta ustawa. Nie, to nie jest koło słowa. My mamy tą ustawę. Hańbą jest natomiast, że rząd do tej pory nie zajął się tym problemem. W tej kwestii nie zajął żadnego stanowiska. Przecież to też mają dzieci, młodzież. Jak może to wpłynąć na nich los? Skandal. Hańba. Wielu problemów jednak nie dostrzegam. Środowiska liberalno-etruskie oburzają się i protestują przeciw pomysłowi delegalizacji substancji. Wprowadzenie przepisów zakazujących spożywania albo posiadania monotlenku diwodoru nie tylko byłoby absurdem, ale godziłoby równocześnie w podstawowe prawa społeczne, prawo do godnego życia i prawo do wykonywania czynności religijnych. Do takich sformułowań politycy podchodzą z uzasadnionym dystansem. Proponuję rozmowę. Bez emocji. Racjonalne. Bez mowy nienawiści. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę o diwodorku monotlenu, będziemy mogli podziękować rządzącym za to, że los naszych dzieci nie jest im obojętny. Z drugiej strony wyważeni w swoich komentarzach fachowcy i wykształceni parlamentarzyści rzucają najwyraźniej perły przed wieprze. Niektórym wolnomyślicielom wciąż chyba wydaje się, że wiedzą, co jest dla nich dobre, lepiej niż wie to partia. Niepokojące, że w takim stopniu oddalili się mentalnie od realnego świata. Dla programu Różowo w czarne paski, Żaneta Bierdas. Się pokaże. Brawa jeszcze raz. Brawa.
No, a więc właśnie tak. Tak to wygląda. Jak nie będziecie kopać koniem. Tak to mniej więcej wygląda stosunek naszych kręgów intelektualnych i politycznych do różnego rodzaju substancji, które wydają się substancjami nowymi. To bez zastanowienia się, o czym mówią, prawda? Bardzo często nagle, jeżeli tylko nazwa jest nieznana, prawda? Natychmiast robi się taki wielki opór inwektywy i oczywiście pewnie wierzyć, że pan poseł mówi, że będzie mówił bez mowy nienawiści. Nie. Akurat ja o tych stopach zawsze mówi z dużą ilością dozy nienawiści. Ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz. To było w czasie takiej jakiejś znowu dyskusji, która cudowna była, dlatego, bo to było chyba właśnie pani Drzyzgi, taka, gdzie byli zwolennicy i przeciwnicy legalizacji chyba marihuany. Otóż jedną z charakterystycznych rzeczy tam było to, że ci, którzy byli przeciwnikami karania, legalizacji, łagodnego stosunku, mówili. A wszyscy, którzy byli zwolennikami kar, zwolennikami tego, wrzeszczeli. I to jest w jakiś sposób charakterystyczne. Nie wrzeszczę. Bardzo. Wydaje mi się... O nie, już teraz jest w ogóle cicho. A może po prostu mówić? Nawet nie było ciszy. Nie musimy go. Aha, to głos z niebios. Czyli jednak ktoś nad nami czuwa. Dlatego, że są jednak ludzie, którzy mają poprawne polityczne podejście i uważają, że nie powinniśmy o takich rzeczach tu mówić. I jednak pan czas... sobie jakoś poradził. Zresztą pan profesor występował w roli podobnie profilowanej jak w tym filmie w prawdziwych dyskusjach o narkotykach wielokrotnie. Też w formie trochę takiego jokera, któremu nie do końca się wierzy, chociaż autorytet każe przyjmować tą opinię z szacunkiem. Wydaje mi się, że taką sytuację... Nie robiono coś innego. Na przykład było bardzo piękne. Właśnie ta audycja w TVN-ie kończyła się tak, że prowadząca pani Szyja powiedziała, badania pokazały, że 85% Polaków jest przeciwko depenalizacji marihuany. No to ja powiedziałem tak, ale 200 lat temu 98% Polaków było zapaleniem czarownic na stosie. I to zwyciężyło. Możemy nadrobić te zaległości. Tutaj zresztą ten film o tyle nie jest tak całkowicie absurdalny, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale mieliśmy w Polsce stosunkowo niedawno reklamę wody mineralnej, która też w zasadzie prowokowała takie fobie społeczne. To była reklama, w której Anna Przybylska piła wodę smakową, która zawierała benzoesan sodu i sardinian potasu. I treścią reklamy było to, że wkrótce wszyscy zaczniemy świecić. I ona rzeczywiście zaczynała świecić. I tam to było robione na serio. Tak, to było zupełnie na serio. Reklama została co prawda zakazana, ale wciąż można ją zobaczyć na YouTube. Skąd się bierze... Ale się zacina. Też czuwa do YouTube w takim razie. Skąd w takim razie bierze się ta fobia przed wszelką nazwą chemiczną, czy każdym związkiem chemicznym? Bo te fobie... Tych fobii mamy bardzo wiele, no benzoesan sodu i sardinian potasu to tylko przykładowe konserwanty, ale fobie związane z paracetamolem, fobie związane z wąblikiem i z kolejnymi grypami, które miały nam rzekomo, no to wszystkie są takim zagrożeniem gdzieś tam, które bierze się od mikroorganizmów albo od substancji chemicznych. To znaczy, ja sądzę, że ludzie lubią żyć w tych, bo żyjemy w tak komfortowych warunkach, jakiś czas temu myśmy rzeczywiście mieli tyle otaczających nas prawdziwie groźnych sytuacji, żebyśmy byli nastawieni na to, żeby uważać na groźne sytuacje i na nie reagować. I faktycznie byle czym można się było. Zranienie powodowało szybko zakażenie i śmierć, czarna śmierć kosiła ludzi naprawdę. Było bardzo wiele sytuacji niebezpiecznych. Dzieci mogły na polu, na jaskrem, nikt sobie nie zdaje sprawy w tej chwili czujących roślin jest na polach, to nasze dzieci w tej chwili nie chodzą po polu i nie próbują rośliny, prawda? I ta nasza, jak sądzę, to jest ewolucyjnie, ta nasza ostrożność i podejrzliwość do otaczającego świata, ona przetrwała.
mimo tego, że zniknął cel, bo tych grup właściwie nie ma. Medycyna, zdrowie społeczne, higiena ogólna, ona nas naprawdę chroni przed tym. Ale nasz wewnętrzny instynkt mówi, szczerze, no tak, nie mamy wrogów prawdziwych, no to znajdujemy wrogów sztucznych. I ja podejrzewam, że te nasze fobie, wszystko to, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, mamy taką neofobię. Ta neofobia jest rzeczą bardzo korzystną w niektórych wypadkach, no ale gdybyśmy się bali wszystkiego nowego, to byśmy siedzieli w jednym miejscu i byśmy się nie ruszali. Ja sądzę, że w ogóle rozwój ludzkości to jest jak gdyby ustawiczny spór pomiędzy tymi, którzy chcą sięgać do czegoś nowego, a tymi, którzy wolą to ostrożnie. I my neurobiolodzy, to my nawet wiemy, jest taka ładna klasyfikacja, jak w zależności od tego, które neuroprzekaźniki w mózgu przeważają, albo sobie najbardziej cenimy taką główną naszą cechą, jest unikanie strat, lęk przed szkodą, to są ludzie z przewagą serotoniny w mózgu, albo zaczęły ryzyko, poszukiwanie nowości, ludzie z przewagą dopaminy. I to zadziałało fantastycznie taką separacją behawioralną na przełomie XIX i XX wieku, kiedy ci dopaminowcy ryzykami tak brali tobołki z tymi rzeczami, wsiadali na małe statki, płynęli do Ameryki, do Nowego Świata. A ci, którzy byli raczej serotoniowcami, którzy się bali nowych rzeczy, którzy starali się unikać szkód przede wszystkim, czyli być na to, zostawali w tych małych podkarpackich czy podhalańskich poletkach, uprawiali orki i żyto i ewentualnie czekali na dudki, które przyjdą samolotki od tych bogatych. Ale mamy tego ewidentnie widać, że średnie zachowanie społeczne Amerykanów i Europejczyków bardzo się różnią. Na to widać przy chorobach. Jeżeli mamy różnego typu depresję, w Europie przeważa depresja melancholijna, która jest zwykle związana z jakimiś takimi serotoninowymi historiami. W Ameryce mania. Ameryka jest krajem, w którym mania występuje bardzo popularnie. Nasz stosunek do różnych rzeczy, na przykład stosunek do posiadania broni. My w Europie nie chcemy prywatnego posiadania broni, bo uważamy, że jest większe niebezpieczeństwo w posiadaniu niż bezpieczeństwo. Amerykanie uważają, że posiadanie broni jest ich świętym prawem, prawda? Chociaż jest ryzyko, ale też mają tą możliwość samoobrony. I w wielu innych punktach ja sądzę, że to są właśnie takie sprawy. Także te nasze lęki biorą się jednak głęboko z naszej biologii, a pewne historia kulturowa pewne te rzeczy jak gdyby bardziej utrwaliły. Czyli polscy króle dopalaczy to byli dopaminowcy prawdopodobnie. No, oczywiście, znaczy w ogóle te osoby, które sięgają po nowe przeżycia, a jednym z łatwiejszych sposobów sięgania, ale to nie tylko to, bo to jest sięganie po dopaminę, to jest sięganie po nawykę, to jest sięganie po amfetaminę, to jest oczywiście sięganie po alkohol, ale to jest tak samo spinaczka górska, jazda konna, które wiodą wszystko dopaminowe, tylko ci, którzy poszukują nowości. Często te legalne czy aprobowane poszukiwania nowości są groźniejsze niż te rzeczy, które są nielegalne. Prawda? Jeżeli pierwszy mój przyjaciel, który zginął, to nie zginął dlatego, że spał, tylko zginął w górach na wyprawie ratowniczej Tadek Westfalen, jak byłem w 10 klasie, to był taki jednotlący, prawda? To był pierwszy mój szok przyjacielstwa, prawda? David Nutt, który był w brytyjskiej radzie przeciwnarkotykowej, czy narkotykowej, jak to się nazywało, czy narkotyk board, został z niej wyrzucony, kiedy napisał, że ludzie, którzy biorą ekstazy, to raz na 10 tysięcy wzięć ekstazy zdarza się ciężki albo śmiertelny wypadek, albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, albo zło. A przy wyjazdach konnych raz na 350 to się zdarza, prawda? Czyli innymi słowy, jazda konna jest 35 razy gorsza niż pranie matkułami, prawda? No na tą statystykę, jaka była reakcja Brytyjczyków, bo on wyrzucił Davida Nutta, który to zrobił, dać konserwatywnego Leslie Iversena, zresztą też dobrego uczonego, tylko trochę innych podróży. To jest o tyle ciekawe też, że ta polska afera dopalaczowa była trochę taką kserofobią tego, co wcześniej wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Tak, to było dokładnie to samo. Natomiast mało kto wie, dlaczego dopalacze sobie tak zyskały taką popularność na Zachodzie. Dlatego, bo to była jak gdyby odpowiedź na poszukiwanie bezpiecznego środka psychotropowego w momencie, w którym środki nielegalne w
były otrzymywane przez dealerów i jakoś stale spadały. To trzeba sobie zacząć tak sprawę z tego, że jak ja kupuję jakikolwiek środek ze źródła nielegalnego, to może z nim coś być nie tak. Nie jest to zgodne z receptą. Zazwyczaj oczywiście to jest tylko tak, że tam nie tej aktywnej substancji, niby wszystko w porządku działa słabo. Ale on może mieć jakieś substancje dodatkowe, które zmieniają działanie. Na przykład, prawda, czasami dodawane świadomie, to uważa się, że metamfetamina jest dodawana bardzo często do haszyszu właśnie pod skan, dlatego, bo to metamfetamina nie uzależnia. Ale metamfetamina tak, mieszanka powoduje, że człowiek będzie bardziej myśli, że się wyraźnie marihuany, faktycznie potem staje się uzależniony, prawda? Ale czasami się może zdarzyć na skutek tego, że jak syntetyzuje jakiś lek w piwnicy, to ta synteza może czasami pójść troszkę na bok, prawda? Metrydyna, taka street heroin, taka heroina uliczna amerykańska i może być stopowo łatwo zrobiona, no ale kiedyś właśnie do kliniki mojego znajomego Amerykanina, Irwina Kopina, przywieziono dwóch młodych ludzi w stanie ciężkiej choroby Parkinsona, a mieli lat około 20 i nie dało się ich z tego przeprowadzić. Okazało się, że coś w syntezie poszło źle i zamiast meperydyny tam się była nawet skażona taką substancją NTP, która jest bardzo właśnie silnie niż narządza Parkinsona. Czyli ponieważ coraz więcej było tych narkotyków nie budzących zaufania, jakość była coraz gorsza. W związku z tym, teraz też nikt normalnie nie kupuje alkoholu z niepewnego źródła, prawda, bo może poranka nie zobaczyć. No to w związku z tym, prawda, ludzie zaczęli sięgać po rzeczy, które są pewniejsze. A sklep z dopalaczami, to ja wiem, kto sprzedał, ten sklep ma licencję, ten sklep coś tam robi. Co druga rzecz, to nieważne. No dobrze, jak ja sobie pójdę na przyjęcie, na party i mam ze sobą na przykład ekstazy, to jak mnie policja złapie, to ja jestem w złej sytuacji. Coś przypomina, że znowu polskie prawo, które jest tak sformułowane, że za każde przestępstwo, to oczywiście to się zrobiło przy okazji Lepera i samoobrona, jest w polskim prawie, że nikt, kto został skazany prawomocnym wyrokiem, nie może być sędzią, radnym, posłem, prawda, to samo chyba jest z nauczycielami, z tego mocą. Inna sprawa, czyli jeżeli ktoś raz zostanie złapany z małą dawką substancji nielegalnej i jest skazany, to obojętnie to może być wyrok, prawda, tutaj tego dobrowolne podanie się karze, prawda, upomnienie, że ale jest skazany. I efekt jest taki, że kariera się kłania. W związku z tym, natomiast te dopalacze były legalne. W związku z tym też, no to ja sobie wezmę tajfun zamiast ekstra, ty teraz mnie dobrze nie zabawią, a policja może mi skoczyć, jak by złapie. A stąd potem z kolei właśnie to był ta histeria, jak to jest druga rzecz tej histerii przeciw środkom psychotropowym, on się bierze z tego, że to nie leży właściwie w naszych zasadach moralnych. Polska jest krajem w zasadzie katolickim, który niespecjalnie się miesza w taki sprawy, byle tam dawać nam tarce, prawda, i tak dalej, resztę się jakoś tam załatwi. Natomiast te fundamentalne sprzeczki przeciwko wszelkim przyjemnościom, z wyjątkiem przyjemności płynącej z zarabiania pieniędzy, to są metodyści. To jest ta amerykański Bible. Otóż naszym nieszczęściem nieszczęściem świata jest to, że była taka mała grupka fanatycznych fanów. Nie było wiadomo, co z nią zrobić w Anglii. Wysłali ją do Holandii. W Holandii nie było wiadomo, co zrobić z wschodem do Anglii. No i nie było, że wsadzili taki mały statek, nazywa się Mayflower i on niestety dopłynął tam. On dopłynął i ci na Mayflower, ci Founding Fathers, swoje bardzo ciasne poglądy nagle się zaczęły rozproszenie. Amerykanie w tej chwili wiedzą, że ich moralność i ich przekonania moralne obowiązują cały świat. I jeżeli na przykład gdzieś nie ma kłopotu z przytuleniem się dwóch małych chłopców albo dużego chłopca i to nie musi być koniecznie seksualne z tego, to Amerykanie nie już tu wierzą, że to jest pedofilia, prawda? Amerykanie mają swoje standardy. Jak Amerykanie mówią, że marihuana jest zła, to ona jest zła, prawda? I ona jest zła tylko dla której nikt nie ściągnął z listy substancji zażywanych.
ja sądzę, ten fundamentalizm moralny, on się jakoś, on ma tendencję czasami do rozprzestrzeniania się w Polsce, jak tak widzimy, ale cały świat powiem, że porządne, stare religie, takie, które już tam mają za sobą, prawda, 1200, 1300 lat, prawda, i więcej, to tu jeszcze Polska, one mają wypracowane swoje podstawy do różnych historii. Natomiast te nowe protestanckie, fundamentalistyczne nie mają. Są rzeczy, które powstają w XVII wieku, XVIII i XIX. Z dopalaczem był jeszcze o tyle problem, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jaką substancją mamy do czynienia, kiedy kupowaliśmy dopalacz. To często były miksy wielu substancji znanych jako designer drugs, które jednak nie były nigdzie oficjalnie nazwane. Co ciekawe też, dopowiadając o tym, co mówił pan profesor, ta wielka afera dopalaczowa w Polsce rozpętała się pod koniec roku 2010, na jesieni, a w sierpniu 2010 roku został zdelegalizowany mefedron. Dosyć po cichu, nie było jeszcze tak wielkiej afery. Być może było tak, że dopiero po delegalizacji mefedronu użytkownicy, którzy byli do niego jakoś tam przyzwyczajeni i nie mieli znaleźć żadnego zastępnika, skierowali się do sklepów z dopalaczem i stąd zaczęła się ta wzmożona konsumpcja, bo rzeczywiście te dwie daty się układają. Tak, tak, a równocześnie chcę nawiązać do tego, to jest bardzo śmieszne, na przykład BZP, BZP ukazała się jedna praca, chyba z Nowej Zelandii, że BZP może być niebezpieczny po uzależnieniu. Po dwóch miesiącach BZP został zdelegalizowany. Po trzech miesiącach autorzy ogłosili pracę, że był błąd w obliczeniach i że to jest substancja nieszkodliwa. Ale do dziś dnia BZP jest substancją nielegalną. Jak ktoś raz wskoczy na tą listę nielegalną, to już trudno. To tak, jak było wskoczyć na listę Macierewicza, to człowiek to obojętnie jak się potem okazało, że nie. A jak w takim razie jest z tym mefedronem? Bo od niego wszystko się zaczęło i czy dzisiaj już wiemy cokolwiek więcej, żeby w ogóle powiedzieć coś szerzej o bezpieczeństwie tych nowych środków psychodelicznych? To znaczy, ja dokładnie nie znam najnowszych wyników, ja wyglądam na tylko dwie wszystko, to nie jest prawda. Także to prawda, jak ja coś mówię. Prawda, jak ja coś mówię, to tak, jeżeli mówię o naukowo i z własnych tych, to jestem facetem od szczurów, a nie od ludzi, też tak mi proszę traktować. Resztę, co mówię, to prawda, tak trochę jako żart. Ale naprawdę, z tego co ja wiem, to środkami psychotropowymi jest kilka ważnych. Po pierwsze, ludzie w bardzo zróżnicowany sposób reagują na różne substancje psychotropowe. Część substancji psychotropowych ma poważny potencjał uzależniający. Przez potencjał uzależniający mówię, że u zwierząt mogę wywołać przymus poszukiwania tej substancji. Bo u człowieka możemy bardzo często człowiekowi wmówić przymus poszukiwania substancji. Są przykłady ludzi, którzy się uzależniali. Taki ładny był przykład. To mój znajomy zresztą, profesor Olbrzych Winiarz w Pradze, to była praca najbardziej cytowana. Miał pacjentkę, która się skarżyła na bólu. On był psychiatrą, stwierdził, że pacjentka nie ma żadnych organicznych zmian. Oczywiście wtedy trzeba leczyć placebo. On im po prostu zlecił serię zastrzyków soli fizjologicznej, które sam wykonywał, ale mówił, że to jest morfina. Powiedziało świetnie, pacjentkę nic nie bolało, bólu utopiły i to nie było niczym dziwnym, bo tak wszystko. Co było dziwne? Kiedy on poszedł na wakacje, 6 tygodni wrócił, pacjentki miały pełny zestaw abstynencji modlitwowej. Wszystkie objawy, bóle łydek, rozwolnienia, kłopoty z widzeniem, wszystko przyszło. Pacjentka uzależniła się od soli fizjologicznej, prawda? Bo to jest siła działania pracy, bo mam oczywiście na to wytłumaczenie, że to uruchomił się endogenny mechanizm opioidowy i tak dalej, i tak dalej. Ale pokazuje to, że człowieka możemy mu wmówić, że coś jest uzależnione. Ale jeżeli teraz patrzymy, jak ludzie się naprawdę uzależniają, to nie ma takiej substancji, żeby 100% ludzi uzależniło się od substancji. Najwięcej ludzi uzależnionych, a to jest uzależnienie, rozumiem stan, w którym zachowania poszukiwawcze zaczynają dominować nad innymi zachowaniami, a chęć brania, bierzemy tę substancję w ilościach, o których wiemy, że jest dla nas szkodliwa, chcemy skończyć z tym, a mimo wszystko bierzemy. To jest uzależnienie. Najwięcej ludzi jest uzależnionych, też największą procent użytkowników uzależnianych od tego, około 33%.
dość sporo beta-heroina. Ona ma około 22-23%. 17-18, chyba jeżeli nie mylę, będzie amfetamina. Alkohol 15%. 15% użytkowników alkoholu to są lub będą alkoholicy. Czyli na tej sali będzie może potem 8-9, reszta wypiła alkohol i będzie spokojnie mogła cieszyć się piciem alkoholu, bo zwracam uwagę, tak samo jak tutaj mówili poświęconym na odcinku niewodowym, to żadna nasza święta bez alkoholu się nie odbędzie, prawda? I to jest konieczne. Także ewidentnie widać, że my ludzie nauczyli się wykorzystywać substancje psychotropowe, one są czasami i alkohol pełni bardzo ważne funkcje społeczne, pod warunkiem, że trzymamy w sposób kontrolowany. Znowu, kultury sobie czasami znalazły bardzo dobre metody regulacji spożycia. Najczęściej tak, że spożycie poza pewnym kontekstem było tabu. Po prostu, ale na przykład ja widziałem gdzieś tam pod Gdowem, tak piłem sobie z chłopami, z sąsiadami i to wyglądało w ten sposób, że się piło z jednego kieliszka. Jeden przepiął do drugiego, drugi do trzeciego i do wtórka. Po jakichś 3-4 kolejkach najstarszy, jak widział, że młodzież zaczyna być trochę za dużo, to spowalnił. Opowiadał, wszyscy im tutaj czekali, ale nie wolno było powiedzieć, to było to, dziadku, skąd się spieprzyć, by widzieć. Dziadek, w końcu przepiął na sobie, który się hit, biegł na sobie przez chwilę. I znowu zaczęła się nawiać. Czy są metody kulturowe ograniczenia tego? Myśmy bardzo dawni te substancje psychotropowe, one miały mało wpływu uderzającego bliskę, czy stosowane. Stosowało niskie stężenia, co innego rzucić z ciekawą, prawda? Czy nawet pić alkoholowy ekstrakt koka, czyli win Mariani, prawda? Ja przypominam, że encyklika Rerum Novarum, jedno z szczytów myśli Kościoła katolickiego w XIX wieku, była, prawda, to Leon XIII to robił, prawda? To było robione od starych win Mariani, to było na kokainie zrobione, prawda? Na kali była. Wielkie dzieło, prawda? Ale już z nas, ludzi z mojego pokolenia, zdałem egzamin na 180 klasę, dzięki temu, że pani doktor przepisała im psychedrynę, czyli amfetaminę, prawda, którą myśmy jedli przed sesjami. I niech im zależy. To same mają na przykład studenci angielscy, amerykańscy. U nich tam uważa się 20-30% i studentów, i staffu i personelu akademickiego używa takie rzeczy, jak trzeba grant napisać, trzeba przyjrzeć się tego, to to robimy. My tego mamy oczywiście legalną na rzecz, na przykład jest tych chwil, czy tego rodzaju substancje, prawda? Ja teraz nie jestem pewien, czy za 20 lat nie okaże się albo, że Ritalina nie będzie dostępna w aptekach czy modafinil, jak tak samo jak tabletki od bólu głowy, ale równie dobrze, ale tak mówi, wyobraźcie sobie, że 20 lat temu można było Red Bull dostać w każdym sklepie i to jeszcze mogli lecieć, prawda? Nie wiadomo jakimi drogami, bo to są rzeczy, które też tutaj neurobiolog staje troszeczkę przed ścianą, bo to są teraz kwestie socjologiczne. A przy kwestiach socjologicznych zwykle wszystkie sprawy związane z uzależnieniami mają niestety to, że one są dość silnie obładowane ideologią. Jak ja próbuję coś sensownie powiedzieć, mówić za i przeciw, bo nie ulega wątpliwości, każdy, kto widział osobę uzależnioną, to wie, że uzależnienie jest złe i że trzeba robić wszystko, żeby to uzależnienie się niespecjalnie rozszerzało. Każdy tego ojca alkoholika wie, że to bardzo niedobrze, że tata czy mama są pijacy, prawda, i trzeba robić to. Ale jakie to robić, jakimi metodami robić? A to już jest inna metoda. Uzależnienie nie jest słabością charakteru, uzależnienie jest chorobą układu dopaminowego i to uzależnienie trzeba w odpowiedni sposób leczyć. I trzeba podchodzić z empatią jedną osobę chorej, a nie albo zabijać od razu, jak w syndrome. No i to jest cały problem. I to jest jedna sprawa. Ta ideologiczne naładowanie tego. Jak ja mówię, że to jest złe, to wtedy czekamy na jak to. No mówi, że marihuana czasami może być niekorzystna. My tak, czasami może być niekorzystna. Ale z drugiej strony właśnie mój wnuk właśnie wynalazł, jestem już na blogu pani Kota było napisane właśnie, że napisałem, że wolałbym, żeby mój wnuk palił marihuanę jak smok, i żeby na 2 lata poszedł do więzienia, prawda? To jest alternatywą, no bo
bo jednak więzienie robi zmiany nieodwracalne, nie rozumiem, ale pana odwracalne. Także to jest też istotne. Ale to naładowanie ideologiczne powoduje, że w ogóle tak trudno dyskutować. No właśnie te alewianickie w postaci posła, to jest wszystko hańba, nasze dzieci, nasza przyszłość. Działanie na emocjach, to niestety jeszcze tak samo komplikuje problem tych substancji, to jest efekt nielegalny, to jest kwestia właśnie narkobiznesu, podwójnego rynku. Szacuje się, że narkobiznes jest trzecim co do wielkości biznesem w tej chwili na świecie, po broni i nafcie. Także to jest, i teraz oczywiście w interesie tych, którzy mają, są w biznesie narkotykowym, jest to, żeby jak najwięcej narkotyków było używane i żeby ceny były jak najwyższe, żeby wysokie ceny, to właśnie nielegalne funkcjonowanie znakomitego zbycia. Napisałem gdzieś taki artykuł w czasopiśmie, co do którego nie można mieć podejrzeń, że to było czasopismo już bardzo poprawnie polityczne, bo to była gazeta policyjna, gazeta policyjnej właśnie napisał taki artykuł, gdybym miał plantację marihuany, gdybym miał, to bym żądał, żeby straszliwe kary, bo tylko wtedy cena produktu była tak duża, że miała ciężka praca i ryzyko przyniosły go odpowiednie ceny. I to jest ten problem. Na przykład w Rosji jest straszliwa kampania przeciwko metadonowi. Metadon jest właśnie tak jak jedyną humanitarną metodą wyciągania ludzi z nałogu opiatowego, z morfinizmu, z heroinizmu. I ten metadon naprawdę, my widzimy, że on robi naprawdę bardzo dużo. Ludzie na programie metadonowym nie umierali. W Polsce były dużo chorych przy wprowadzeniu tych programów i pan doktor Hagar mówił o swoich doświadczeniach, kiedy program metadonowy spróbowano zrobić w Lublinie. Wytypowano 120 ludzi uzależnionych od heroiny, no ale około 2 lat trwało wprowadzenie tego programu, legalizowanie i tak dalej. Kiedy zalegalizowano, już chyba 23 osoby z tej grupy nie żyły. Gdyby były od razu wyjęte na metadon, prawdopodobnie wszystkie by przeżyły, bo na programie metadonowym nie były. Metadon powoduje znacznie mniejsze skutki uboczne, nie spowoduje spadku odporności ogólnie, co powoduje morfina czy heroina, prawda, i tak dalej. A więc ewidentnie widać, na teraz w Rosji metadon jest w ogóle zakazany, jest traktowany tak samo jak morfina. Ale i są bardzo ładne argumenty moralne. No jak to jeszcze jest też narkotyk? Podanie metadonu, morfinicie też mu sprawia przyjemność. A no jakże można coś takiego robić, prawda? I w związku z tym, ponieważ ideologicznie, tu znowu wracam do tych amerykańskich, prawda, baptystów, że każda przyjemność, która nie jest robieniem pieniędzy, jest grzeszna, albo przynajmniej szkodliwa, bo to może trwać w tym kościele, no to wobec tego takie rzeczy trzeba wymyślić i po prostu nie myśli się racjonalnie. Teraz, jeżeli dana substancja uzależniająca jest przyswojona, tak jak właśnie u nas alkohol, no to w porządku. Dalej, to jest też bardzo. Jeżeli chcemy walczyć ze szkodliwymi substancjami, bo zajmę się z kwestią, że alkohol jest ok, alkoholizm jest ok. Jedyna substancja uzależniająca, która była szeroko stosowana i wyraźnie stosowana się zmniejsza, to jest nikotyna. Zwłaszcza palenie papierosów, które zobaczę. W tej chwili tutaj nikt nie pali na sali. Gdyby ta sala była wybudowana 30 lat temu, to byłyby popierniczki w środku, prawda? A już na pewno w korytarzach, nie trzeba byłoby tam siadać w korytarzu na zewnątrz. A dlaczego on się tam prowadzi? Dlatego, bo się nie odwoływano ani do Staszeka, bo Staszek to jest moja sprawa, ani do kadr, ale przede wszystkim zwrócono się do inteligencji emocjonalnej. To szkodzi im. Ty nie patrz dlatego, bo tutaj jest koleżanka w ciąży, bo tutaj ta osoba ma astmę, bo palacz, palenie, dlaczego niewinna osoba? Mówiono ludziom, że palenie pasywne jest równie szkodliwe, czynne, ja sądzę, nie jest równie, ale jak będzie, w związku z tym, nawet najbardziej osoby palący, zagorzali, obrońcy palenia, wychodzą do zewnątrz, prawda? Nie przy im, nawet w domu, wychodzą na bardzo. Także widać, że jeżeli chcemy naprawdę iść w jakimś takim kierunku pozytywnym, to musi być
Bo udaję trochę przeciwnika i trochę postraszę, żeby zrobić taką mroczniejszą. O, chyba wróciliśmy nawet do głosu. Świetnie. Za pana profesora czasów była amfetamina, pewnie niektórzy z nas jeszcze pamiętają efedrynę i syropy Tucibek, które jakoś 7-8 lat temu przeszły na receptę i zniknęły już z takiego swobodnego, sesyjnego użycia. Dlatego wszyscy kaszlemy, ale efedrynę szybko zastąpiła pseudoefedryna, która zaczyna już się powoli w mediach pojawia się. To jest taka substancja, która często służy jako prekursor do tworzenia mocniejszych substancji psychoaktywnych. Co zrobić z taką pseudoefedryną? Jak łatwo możemy na przykład znaleźć w internecie sposoby, w które można w domowym laboratorium stworzyć z tego metadyną. A jeszcze zatrzymując na chwilkę, jeżeli jeszcze pseudoefedrynę da się jakoś uzasadnić, to co zrobić z taką kodeiną na przykład, która w aptece jest bez recepty i bez paracetamolu, nie trzeba nawet się bawić w biochemikę. Ja po prostu uważam, że można... uważam, że po prostu można popuścić swojemu losowi. Nawet za mojej młodości kropli naziemcowa, czy alkoholowy roztwór opium były dostępne jako lek przy wszelkiego rodzaju kłopotach kiszkowych, prawda? Chroniło to przed bólami, przed rozwojem, przed biegunkami i tak dalej. Doskonale działało i nie było specjalnie problemu społecznego. Naprawdę. To jest, to co pan mówił właśnie o robieniu metkatynu, to tamto jest niebezpieczne przy niektórych metodach syntezy, bo niektóre metody syntezy uwelżywają nadmanganianu potasu. A to jest wtedy fatalne, dlatego bo wtedy się pojawiają bardzo poważne uszkodzenia mózgu, nie z powodu substancji uzależniających, tylko zatrucia jonami manganu. I to jest straszliwie dewastujące, bo to jest naprawdę, czyli niebezpieczeństwo czasami to nie jest substancja uzależniająca, tylko jest rzecz zupełnie obok, właśnie wynikająca z kłopotów z syntezą. A więc ja uważam, że jestem przeciwnikiem robienia właśnie takich zakazów, nawet straszenie, bo ze straszeniem to jest tak. Jak ja straszę, mnie, jakie to są złe skutki, to wtedy te osoby, zwłaszcza które do młodzieży szkolnej, to bardzo dobrze działa na te osoby, które i tak nie sięgnęłyby, albo nie sięgnęły, bo dają substancje w nadmiernych ilościach. A no przykład, gdzie nie ma kluby rowerzystów górskich, gdzie chwalą, prawda, kto ma więcej złamy, prawda? Właśnie znowu wracam do tego mojego przyjaciela, do Franka Brata, świetny zresztą facet, doskonały specjalista uzależnień. Jego syn jest nieszczęśliwy, dlatego, bo ma trzecie miejsce w klubie, ma tylko 14 złamań, natomiast pierwsze miejsce ma facet, który ma brązowe jądra po wypadku, a drugie ma tam 17 połamań, prawda? Do takich ludzi, teraz wystarczy sobie przeczytać z kolei znowu, bo warto sobie zobaczyć, co piszą użytkownicy. Jaki miałem fantastyczny odruch, prawda? Są ludzie, którzy, ci dopaminowcy, którzy naprawdę szukają takich historii. Czy jest jakaś metoda zwalczania? Ja uważam, że całe doświadczenie ludzkości wskazało, że metody policyjne, kryminalne, one nie dają efektów. A jeżeli nawet dają, to korzyści tego zdrowotne są znacznie mniejsze niż społeczna dewastacja. No, nie trzeba dawać dalej przykład, ale właśnie prohibicja w Stanach Zjednoczonych, ona faktycznie przez pierwsze 3-4 lata zmniejszyła ilość osób zatrutych etanolem trzymanych do szpitala, a kompletnie cała mafia, cały przemysł podjęty tak jak właśnie. Czyli tutaj trzeba patrzeć. Natomiast ja widzę, mnie się wydaje, że taki dobry, dlaczego my się damy substancji uzależniającej? Dlatego, bo potrzebujemy trochę większej stymulacji naszego układu nagrody. My w mózgu mamy taki układ nagrody, każdy musi mieć, bo to jest coś takiego, co w ogóle nas chęć do życia, ta nasza motywacja. U większości osób ten układ nagrody funkcjonuje nieźle i wobec tego potrafimy się cieszyć życiem, prawda, czym jaki jest ładny wieczór, tego, a ta dobra pora roku, prawda, gdzie moda kobieca w czerwcu jest atrakcyjna dla panu. No dużo takich rzeczy, potrafimy się cieszyć, prawda? Niektóre osoby mają deficyt układu nagrody i one sobie muszą ten deficyt kompensować. I najczęściej jak się w ogóle tak czuję źle, nie mam żadnych, a jeszcze on jest pobudzany nowością, jestem w małym, nudnym środowisku.
przecież gdzie narkomanie się odbija? W małych miastach. Małych tych tam nie ma atrakcji, prawda? Siedzę czy tam nie mam co winąć, sięgam po alkohol, prawda? A jeżeli mam szansę do czegoś, na coś innego, no to jeszcze sięgam do coś innego. Czyli znajdywanie innych sposobów pobudzania układu nagrody. To jest jedna rzecz. No i właśnie, ja wiem, że ja może mówię głupie moralizatorsko, tylko że tak powiem, moja historia pokazuje na to, że ja nie jestem takim klasycznym moralizatorem, prawda? Ale wydaje mi się, że na przykład zasady przedwojennego harcerstwa to były idealne do ograniczenia picia wódki, palenia papierosów, ponieważ mówiło się, że tego nie wolno robić, ale w zamian dały się fantastyczne przeżycia, prawda? Tutaj, prawda, z trzema zapałkami na noc do lasu, prawda? Przeżycie tego jakichś przygód. To stymuluje tak samo, ryzyko stymuluje wartość układu nagrody. To, co my się śmiejemy, że szwedzkie modele na przykład są czasami z młodymi, tymi młodzieżą z domów poprawczych i jeszcze zagrożoną narkomanią, że się bierze na przykład na miesięczny tur na jachtach pełnomocnych. Ale to jest doskonałe, bo to właśnie od no nie chodzi o to, że nie, no tak, jest zły i jeszcze mu robimy dobrze. To nie chodzi o to. On jest chory i musimy mu w jakiś sposób pomóc. A więc to jest jedna rzecz, że my naprawdę powinni tak robić. Ale druga sprawa, zoprowadzono, bo bardzo ludzie mają ta inteligencja, część naszej inteligencji to jest taka inteligencja poznawcza, prawda, coś policzyć, po tego i tak dalej. Jak jestem inteligentny, to prawda, na przykład zamiast mnożyć 19 razy 17, także myślę, nie widzę, to po prostu mówię 17 razy 20, 17, prawda? To jest inteligencja poznawcza, prawda? Natomiast mamy tak samo inteligencję emocjonalną. I teraz okazuje się, że tę inteligencję emocjonalną można ćwiczyć. To jest inteligencja, która pozwala nam po pierwsze rozpoznać nasze własne stany, po drugie rozpoznać stany emocjonalne innych osób. To jest dość ciekawe, bo na przykład umiejętność czytania emocji z twarzy innych ludzi zależy od stopnia inteligencji emocjonalnej. To jest dość interesujące, że niektóre substancje uzależniające, głównie alkohol, obniżają inteligencję emocjonalną na przykład w taki sposób, że alkoholik on odbiera, percepuje większość twarzy, większość wyrazów twarzy jako wyrazy wrogie, agresywne. I twarz jest smutna albo zamyślona, a alkoholik odbiera jako agresywną, no już teraz reaguje prawidłowo na agresję, reaguje agresją, prawda? Uszkodzenie inteligencji emocjonalnej. I teraz robiono takie kursy inteligencji emocjonalnej dla młodzieży szkolnej w Hiszpanii. Dla młodzieży licealnej. Okazuje się, że tam dostrzegły wyniki. Młodzież w ogóle lepiej się czuła w szkole, lepiej się bawiła, była znacznie mniej zainteresowana i alkoholem, i nielegalnymi. Miała swoje własne zabawy. Na tę inteligencję emocjonalną w tej chwili jest wielki boom na Zachodzie, dlatego, bo to uważa się, że przede wszystkim skończy w korporacjach różnych finansowych. Ty musisz być inteligentny emocjonalnie, żeby dobrze ocenić swoje możliwości, ocenić inne, jak chce przepiąć gdzieś po piętrach. Kariery właśnie w hierarchii, to musisz wiedzieć, co ktoś inny myśli, co ktoś inny robi, w jaki sposób jak się chce zachować, itd., itd. Dlatego się płaci sporo pieniędzy, ale tak samo są na przykład gry dla dzieci ćwiczące inteligencję emocjonalną, itd. I to działa. Ja sądzę, że gdyby zrobić takie kursy inteligencji emocjonalnej w szkole, zamiast takich przedmiotów, które są też nastawione na poprawę społecznego funkcjonowania młodych ludzi, ale nie są aż tak efektywne. Myślę tutaj o lekcjach etyki i religii, prawda? Gdyby zastąpić kursami inteligencji emocjonalnej pod warunkiem, że byliby dobrzy nauczyciele, bo tutaj to jest rzecz, która się, pomoc może być dobra, musi ktoś to robić, prawda? To sądzę, że to mogłoby właśnie znacznie to zmniejszyć. Natomiast w większości wypadków zostawić rzeczy samoregulacji. Narkofobia, czyli ten patologiczny lęk przed czymś, to jest rzecz niebezpieczna. Jak do domu przyjdzie upity syn, to mama zwykle tylko położy go na wersalce i podłoży blisko miednicę, prawda? Bo jest normalne. Ale jak zobaczy, że ona w kieszeni jakieś zioła, to jest bardzo skłonna zadzwonić na policję, prawda? Chociaż rzecz jest znacznie mniej głośna. Także tutaj ja bym sądził, że w większości wypadków naprawdę nie przesadzać i jak najmniej represji. Represje muszą być potrzebne wtedy, kiedy naprawdę ktoś świadomie wprowadza do obrotu duże ilości substancji uzależniających z chęci zysku i przy takim pedlowaniu, żeby rzeczywiście zwiększyć używanie. Dlaczego mówię, że ta amfetamina w kołach czy na uczelniach jak ją jeszcze dawano?
na receptę. No dlatego, bo pani doktor zapisywała jedną albo dwie tabletki, prawda? Nie więcej. Potem się przychodziło drugi raz. Jej nie zależało na tym, żeby był duży, żeby była duża dawka, szpela jak najwięcej, tylko na to, żeby zapewnić, no po to, żeby miał Bóg nie śpiąc nauczyć się jeszcze czegoś, prawda? A więc ja sądzę, że to jest, ten stosunek do tego jest ważny. To może powinniśmy w ogóle spojrzeć jeszcze bardziej pozytywnie, bo przeciwieństwem takich lęków społecznych są fantazje społeczne. Takim przykładem tej fantazji jest film, który będziemy mogli zobaczyć po spotkaniu, czyli Jestem Bogiem. Tam powstaje nowa substancja, oczywiście fikcyjna, nieistniejąca, która niestety nieistniejąca, chociaż w podobnych celach są dzisiaj używane niektóre piperazyny. Ale powstają już takie substancje, które po prostu w jakiś sposób stymulują nas do pracy, które nie wywołują żadnych efektów euforycznych, w związku z tym nie są ryzykowne, jeśli chodzi o uzależnienie, ale w jakiś sposób tworzą w nas takich, no tak jak w tym filmie, trochę takich syntetycznych cyborgów przyszłości. Czyli jest jakaś taka nadzieja na pozytywne użycie środków psychoaktywnych, tych z grupy Designer Drugs. Ciekawe jest chociażby to, że ekstazy, która była chyba takim pierwszym narkotykiem z tej grupy, który powstał jako zaprojektowany w tym celu, a przynajmniej ponownie został odkryty w tym celu. Dzisiaj się często mówi o jej użyciu na przykład w leczeniu stresu pourazowego. Czy jest jakaś nadzieja pozytywna w tych designer drug? A między innymi wydaje się, że to jest dość ciekawe, że to znowu jest opinia, ja oczywiście powiem, to ogólnie Davida Nata, którego znam, lubię i cenię, ale to nie tylko on. Na przykład szefowa NIDA, czyli tego National Institute of Drug Abuse w Ameryce, Liddy Volkow, oni twierdzą, że właściwie to myśmy w naszej ewolucji w tej chwili doszli do tego, że doszliśmy do sytuacji, w której już możemy wspomagać działanie naszego mózgu substancjami chemicznymi, to jest naturalny rozwój ewolucji, bo myśmy w ogóle nie powinni się bać to, co teraz mamy chemii, prawda? W końcu by, a to chemiczne, a to naturalne. Chcę przypomnieć, że Sokrates został otruty bardzo ekologicznie chowaną cykutą, prawda? W najlepszych warunkach, bez obowy, bez niczego. Jest doskonałe. Chemia jest wszędzie, to jest wszystko jest chemią, prawda? Także czy to jest syntetyczne, czy nie, to nie ma. Magnez tylko naturalny, tak? Magnez, kurczę, prawda, jest pierwiastkiem i jest magnezem, no naturalny sztuczny. Nikt nie syntetyzuje magnezu, prawda, tak naprawdę dokładnie. Jak zrobić tabletkę, czy tam świadczoną magnezu, czy dworolnego, to już jest inna sprawa. Otóż, także mnie się w ogóle wydaje, że te szanse poprawy istnieją, to, że my możemy, są wielkie możliwości, ale w ogóle my nie bardzo wiemy, w jakim kierunku pójdzie nasza ewolucja. Ja sądzę, że przy ewolucji naszego mózgu, bo powiedzmy sobie jedno, nasz mózg wcale nie doszedł do kresu swojego rozwoju. Nasz mózg ewoluuje ciągle. My straciliśmy już w tej chwili, pod pewnymi względami on idzie w dół, bo na przykład ludzie stwierdzą, że maksymalną poziom inteligencji mózg ludzki odciągnął gdzieś w górnym paleolicie, że w tym czasie, dlatego bo była olbrzymia presja na inteligencję, bo po prostu były tak niebezpieczne otoczenie, tak niebezpieczne sytuacje, co mówiliśmy, skąd się wzięły te nasze straty, że tam nieinteligentne osoby po prostu umierały od razu, najlepsi przeżywali. Potem dzięki tej inteligencji udało się stworzyć takie warunki życia w górze, że środków i wystarczyło tak samo na innych, ponieważ ludzie, podobnie jak małpy, podobnie jak słonie, podobnie jak delfiny, są istotami empatycznymi, no to zaczęli pomagać tym troszkę gorszym, troszkę głupszym. No tych głupszych narosło, zaczęło nam trochę to nie było. Ale czy to jest takie złe? Chyba nie zupełnie, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że nawet nie jesteśmy takie bystrzaki, prawda, jak na przykład chociażby Ateńczycy, że u nas tutaj już nie ma Heraklitów, Pitagorasów, prawda, innych tych tak wiele, prawda, to mimo wszystko mamy za to inne środki. My nie musimy tak wysilać pamięci, dlatego mamy książki, mamy komputery, mamy możliwości, czy jako gatunek ludzki my ciągle jesteśmy do przodu. A to, że jest trochę dłuższy, no to chwała Bogu, dlatego, bo gdyby wszyscy byli inteligentni, no głupi ludzie są trochę potrzebni.
a do wojska, a do policji, a do budowy dróg, to kto tam będzie? A wreszcie po budowie dróg to sądzimy, że w Polsce mamy za dużo intelektualistów, prawda? Ale w sumie, także to nie jest źle, społeczeństwo musi być trochę zróżnicowane, prawda? A nie może być całe takie, prawda, fibę taka. Także ja sądzę, że tutaj, że natomiast to, że my się będziemy zdali zmieniać jego gatunek, to jest już prawie pewno, tylko pytanie, czy to będzie w oparcie o chemię, bo mamy w tej chwili zupełnie inne możliwości. Mamy na przykład możliwości protez mózgu, takie jak to neurochipy. W tej chwili już są przypadki, mamy, było to, co na przykład był małpą, już można było tak robić takie chipy w mózgu, że małpa mogła sterować kursorem komputera. To zastosowano potem chyba w 2004 roku. Brad Nagel, to był młody człowiek, który został też aplegikiem. Ktoś tam w ataku przetrącił mu kark i jemu wszczepiono właśnie takie coś, co się nazywało brain gate, niewielkie, mniejsze niż jednocentowa moneta. Każdy z pomocy tego mógł myśleć, nauczyć się, tak jak na zasadzie biotyku, sterować komputerem. I w tym momencie on już może, tak powiem, ten, bo już mogę włączyć światło, czytać e-booki, podnieść fotel, położyć się na fotelu. Już zaczynał, te protezy są bardzo możliwe, ale czy dalej, czy nam się nie uda coś takiego, że my nie będziemy mogli potem bezpośrednio zasilać naszą myśl z komputera? Ja nie jestem pewien, że takich chipów nie da zrobić. Myślę w tej chwili poważnie o takich chipach, na przykład właśnie w hipokampie, które by nam zwiększały nasze możliwości, nie na drodze chemicznej. Chemia to jest jedno z nich, a droga genetyczna, to jest tam są też, wydaje się, że teoretycznie są bardzo wielkie możliwości. Istnieją pewne rzeczy, które mogą być niebezpieczne, prawda? Bo na przykład, jeżeli się okaże, że my potrafimy robić takich super genetycznych ludzi, prawda? Po różnicy od takich, jedni to są tacy naturalni, a drugi tym, coś takiego, prawda, zrobi jak w nowym wspaniałym świecie, prawda? Rozgraniczenie społeczne, dwie rasy potem. To nie jest wykluczone, że ewolucja tak może pójść, prawda? Coś takiego z warzywami już teraz. Oczywiście, prawda? A my dopóki nie jesteśmy warzywami, jesteśmy jeszcze aktywniejsi, prawda? Ale tak, prawda, jak pamiętamy u czasu Wellsa, tak nareszcie ta Eloi i Morlokowie poszli, prawda? Więc nie wiadomo oczywiście, czy... ale ja chcę powiedzieć jedno, że to jest ważne. Ewolucja następuje bez żadnego celu. Nie ma żadnego planu ewolucji. Nie ma żadnego wielkiego designu. Sama ewolucja pokazuje, że ile takich rzeczy ewolucja polubia straszliwie głupio, prawda? No chociażby na przykład, no proste, przekrzyżowanie dróg oddechowych i pokarmowych u człowieka, prawda? Każdy inżynier by to zrobił inaczej, prawda? A nie, żeby się nie skusiło, prawda? No bo nie mówię, prawda, jak ktoś się nie żywa, mam skonstruowane tak nasze ciało, że bawialnie jest koło wychodka. No, a też widzę coś takiego się dzieje, prawda? Także są takie. Natomiast ta ewolucja nie wiadomo, jak to będzie. Tylko wiadomo, że rzeczy, które będą gorzej przystosowane, będą eliminowane. A więc to jest taki tak. My mamy w tej chwili pewną możliwość sterowania tymi historiami, ale biologiczne rzeczy ja sądzę, że nie przetrzymamy. No. Piękna, długa droga przed nami, ale nie sądzę, żebyśmy zobaczyli jej koniec, prawda? Proszę Państwa, mam jeszcze chwilę. Zachęcam Państwa do zadawania pytań panu profesorowi. Panie profesorze, mam jedno pytanie. Czy i jakich substancji używają szczury i inne zwierzęta? Z wyłączeniem ludzi oczywiście. Szczury, tak, zwierzęta, jeżeli mają dostęp, zwierzęta jest bardzo trudno, bo zwierzęta mają duży kłopot z dojściem substancji. Ale jeżeli... Proszę zobaczyć, na przykład, co się dzieje w wrześniowe popołudnie w sadzie śliwkowym. Leżą sfermentowane śliwki na ziemi, a na tych śliwkach są masy os. To jest zauważyć, jak takie osy, co ta osy robią. One się tam upijają. One mają zupełnie inny typ lotu. Czasami zobaczycie, te osy leżą jak martwe. Potem się kłócą, są wściekłe, muszą być na kacu, strasznie rządzą i tak dalej.
one poszukują. Są takie śmieszne filmiki, ja to żałuję, że nie ma, ja oczywiście łatwo było też ściągnąć, o takich gnijących owocach w dżungli, gdzie różne zwierzęta, prawda, począwszy od słoni, poprzez zebry i tak dalej, no, zwierzęta jak mają dostęp do alkoholu, one, niektóre zwierzęta bardzo się nie preferują alkoholu. Ze szczurami śmiechu, ze szczurami można, są takie szczury, które będą goniły z alkoholem i które nie będą, nie tną alkoholu. To jest, no w ogóle te nasze badania nad zwierzętami pokazują, jak silne są różnice genetyczne pomiędzy poszczególnymi szczurami. Są takie szczepy szczurów, które jak im strzyknę tetrahydrokanabinol, czynną psychotropową substancję w marihuanie, to u nich nic się nie żadne, dopamina, nucleus accumbens, w tym miejscu jak wydziela dopamina jest przyjemnie, ani drgnie, wszystko w porządku. Ale jest taki jeden szybszy w Louis, jak on dostaną ten THC, to im nagle ta dopamina skacze niebotycznie. Są szczury, które na pewno muszą być niesłychanie szczęśliwe w dostaniu. A więc coś takiego się dzieje. A u różnych zwierząt, a jak jesz ma, do, najśmieszniejszy jest jesz. Jak jesz ma dostęp do alkoholu, to zwierzę jest tak, że on pije wodę na truchę, ale potem bierze alkohol, nagle się, a jak już zaczyna pić, to pije, tak jest upity, chodzi nierówno, dlatego, pada, nawet tyle ruchu. Potem prawdopodobnie Makarcej robi mocne postanowienie poprawy i przez kilka następnych dni pije tylko wodę. A potem znowu przychodzi. Także to jest bardzo różne. Sądzę, że u zwierząt, te zwierzęta, prawda, no my, ludzie byli niesłychanie gatunkiem, który był niesłychanie że aktywnym w wyszukiwaniu różnych substancji pochodzenia roślinnego, które mogły mieć jakieś znaczenie dla zdrowia i dla psychiki. Huxley mówi, że człowiek zanim się stał rolnikiem, już zaczął być farmakologiem. I mamy bardzo wiele takich rzeczy, jak robione badania, bo to tak oczywiście w naszym społeczeństwie to jest trudno coś powiedzieć, bo to jest stara cywilizacja. My mamy mnóstwo na przykład substancji psychotropowych, które kiedyś były używane, nie używamy. Prawda? Od razu się nagle pojawia w internecie bieluń dzięki żalu. Tak oczywiście, ale nikt bielunia nie używa, prawda? Ten akurat nie bardzo niebezpieczny. Za bieluniem, za lulkiem, to kiedyś tam używano pewno bardzo dawno. Natomiast zobaczono pół Indian z Ameryki Północnej, to tam się okazało, że oni używali bardzo wiele roślin, wyłącznie w celach medycznych albo rekreacyjnych. Znacznie więcej niż w celach spożywczych. To było kilkaset gatunków, oni tam znali i potrafili stosować. Więc ludzie bardzo aktywnie to szukali. Jak to robią zwierzęta? My mało oczywiście mamy takich badań nad małpami w dżungli czy coś takiego i tam może warto byłoby coś zobaczyć. Jest jedna sprawa. Nadmierne stosowanie środków psychotropowych powoduje jednak zmniejszenie naszej właśnie zdolności do szybkiej reakcji, do percepcji, się zaburza i tak dalej. To w warunkach dzikości z kolei jest rzeczą niebezpieczną. Prawda? Bo jak jestem gdzieś zapity, prawda? Ja tak samo wiadomo, że jak chcę iść się upić, prawda, gdzieś, tak to każdy taki pijak, prawda, który ma doświadczenie, to właśnie, przynajmniej jak idzie na miasto, to będzie zostawia w domu portfel i dowód, prawda? Że nie bierze pieniędzy, bo tyle potrzebuje na najbliższej tego, bo wie, że może to stracić, prawda? Upite zwierzę tak samo ma małe szanse przeżyć. Dlatego ja sądzę, że i to samo jest chyba u ludzi. My, nasza biologia jest nastawiona jednak w sensie rozwoju jest bardziej inżynieryjna niż artystyczna, prawda? Jak mogą być fantastyczne dzieła sztuki, mogą powstać i powstają pod wpływem różnego rodzaju substancji psychotropowych, tak o tyle wolałbym, żeby mieszkać w zapaczu chmur zbudowanym jednak przez człowieka, który najwyżej brał niewielką ilość amfetaminy, a nie dużą ilość LSD. Zwierzęta, jeżeli mogą, natomiast w doświadczeniu, to zwierzęta, jeżeli mogą, to absolutnie poszukują substancji uzależniających. To są w ogóle badania potencjału uzależniającego. Patrzymy, czy zwierzęta to lubią. Metody takich badań to jest albo, że zwierzę samo sobie może podawać, naciskając pedał, albo druga taka metoda jest, że zwierzę dostaje badaną substancję w klatce, która ma dwa kompartmenty, dwa przedziały bardzo od siebie różne. I także nie ma wątpliwości. W jednym z tych przedziałów zwierzę dostaje badaną substancję. A potem one normalnie nie może w tym czasie przechodzić. Tak, siedzi w czarnym, nie ma substancji, siedzi w żółtym, w paski, dostaje substancję. Potem się podnosi przerwę między nimi, przegrodę między nimi,
zwierzę może sobie wybrać, nie chce. Jeżeli zwierzęciu substancja dawana w żółtym przedziale smakowała, zwierzę będzie znacznie więcej czasu spędzało w żółtym przedziale. To się nazywa place preference. My wolimy miejsce. Ale my to samo mówię. My ciągniemy do miejsca, gdzie nam było kiedyś przyjemnie, prawda? I to jest zresztą to samo, że my nawet pijemy w barach, które lubimy, prawda? A zawsze wspomnienia, prawda? A może byśmy tak najmniejsze wpadli na dzień do Tomaszowa, prawda? No stale wspomnienia, tam jest miło, prawda? I to i zwierzęta bardzo ładnie widzimy, że te ważne substancje uzależniające człowieka uzależniają zwierzęta. Gdyby zwierzęta miały chwytne kończyny, gdyby jeszcze potrafiły robić ogień i tak dalej, ale to tyle, no, to byśmy nic nie mieli, nie mieli do roboty na ziemi, bo kiedy by nas... Ja mam właśnie pytanie o przyjemność, bo to pan wyprowadził ten zakres przyjemności z protestantyzmu. Ale gdyby pan profesor mógł powiedzieć, jakby skąd, tak jak pan to widzi, bardzo interesujących etiologii tego stworzenia, czyli zakazu przyjemności w naszej kulturze, w polskiej kulturze, skąd tutaj wynika ta represja przyjemności? No to jest chyba znowu socjologiczny, nie jest trudno powiedzieć. Ja podejrzewam, że w większości wypadków zazdrość. To jest normalna historia. Zazdroszczę, że komuś jest miło i wobec tego pierwszą rzeczą nie znam się, żeby nie było miłej, tylko komuś innemu. Proszę powiedzieć, bo to jest ta historia i to często, ja widzę w innym przypadku. Ja wykładam między innymi teologię dla studentek kosmetologii. Otóż one na przykład mają czasami wśród swoich klientek, mają starsze, brzydnące kobiety, są szczególnie złośliwe właśnie w stosunku do nich. I to jest typowa zazdrość, prawda? To jest coś takiego. To samo, proszę zauważyć, że takie, jak wszyscy mają najbardziej pruderyjne i świątobliwe osoby, to są dawne bajzelmany, prawda? Jak one już straciły atrakcyjność, straciły biznes, to one się teraz stają moralne i pędzą i uważają, że trzeba walczyć z niemoralnością. To jest, ja sądzę, że to są te nasze wewnętrzne, to ja sądzę, że to jest, jak po prostu zazdrościmy, że komuś my tak samo zazdrościmy pieniędzy innym ludziom, prawda? Także stąd to się bierze. Potem oczywiście znajdujemy sobie różnego rodzaju wytłumaczenia, że pogoń za przyjemnościami to nas hamuje, pogoń za celami wyższymi, obojętnie byłby całą, ja ale rzeczą, że tak powiem, najciekawszą w tym wszystkim to jest to, że my naprawdę w wielu wypadkach, jak najemne takie wytłumaczenie, my nie znamy tego przyczyny. My o tym mówili sobie tutaj w korytarzykach, siedziałem przed tym, przepraszam tych Państwa, którzy to słyszeli, ale właśnie to jest takie, były takie doświadczenia, że na przykład są sugestie poschizmatyczne, powie się człowiekowi, jak usłyszał parasol, to przyklęknie. Chodźmy się, że budzi, nie pamięta, że miał sugestię, jak mu się powie parasol, on przyklęka. My się go pytamy, dlaczego przyklękłeś? On mówi, kostka mi zasłoniała, bo coś leżało na ziemi, wydawało mi się, sznurowadło musiałem poprawić. Zawsze i wierzy w to, co mówi. Chociaż naprawdę my wiemy, że to on dostał polecenie, tylko że on nie pamięta, że dostał tego polecenia. Ale jak cokolwiek robimy, my sobie zawsze potrafimy to wytłumaczyć. Mało kto powie, nie wiem, dlaczego to zrobiłem, prawda? Zwykle wiemy, a to, czy to jest przyczyna prawdziwa, czy nieprawdziwa, no tego właśnie nie wiemy. I to jest taka może refleksja dla Państwa, żebyśmy często wiedzieli, że jesteśmy przekonani, że dokładnie wiemy, dlaczego tak robimy, a gdzieś może w naszej przeszłości, albo w naszym tym, istnieje prawdziwa przyczyna, której nie możemy odkryć. To, że czasami próbują robić skonalizację. Bo ja wiem, nie znam badań nad neurobiologią zazdrości. To jest bardzo ciekawa historia. To byłoby do zrobienia. Znaczy ja uważam, to jest fantastyczny temat, bo w tej chwili robię mnóstwo różnych rzeczy. Tak jak się robi, prawda, neurobiologiczne podstawy empatii, biologiczne podstawy agresji, neurobiologiczne podstawy może trochę zazdrości, ale to dobre, bo jest na przykład, jest taka gra, która się nazywa chyba ultimatum i to jest taka gra, w której po prostu jest dwóch partnerów. Jeden partner dostaje pewną kwotę pieniędzy i tą kwotą musi się podzielić w sposób tak, jaki chce z drugim partnerem, przy czym jeżeli drugi partner zaakceptuje ten podział,
to jest w porządku i każdy dostaje tyle pieniędzy, ile ten, że tak powiem, decydent powie. Natomiast jeżeli partner drugi nie zaakceptuje, no to wtedy wszyscy tracą. Na przykład 100 zł, zwykle jak się tam mówi, to ty dostajesz 4 dychy, a sobie biorę 6, to na to się zgadzamy. Ale jak się daje, ty dostajesz 5 zł, a ja 95, to zwykle, mimo tego, że teoretycznie ja tracę 5 zł, to ja odrzucam tego, bo jestem tak oburzony niesprawiedliwością, że nie ja stracę 5, ale żeby on nie dostał tych 95. Otóż mi się wydaje, że to się łączy jakoś, to traktowane jako poczucie sprawiedliwości, ale ja sądzę, że to się łączy z poczuciem zazdrości w jakiś sposób. I tu na przykład wiadomo, że przy obniżeniu poziomu serotoniny w mózgu, to mamy właśnie mniejszą ugodowość, prawda? Przy serotoninie, jak wypiję drinka, który obniża poziom serotoniny w mózgu, bo takie to można robić, są bardzo takie fajne metody do badań, to wtedy nagle okazuje się, że przy ultimatum się facet nie zgadza na 35 na 65 na przykład. Nie, to nie jest fajne, ja muszę to odrzucić. Impulsywność wzrasta na tyle, ja sądzę, że to jest tak samo kwestia i zazdrości, żeby komuś tam nie było lepiej. Prawda? Ale były takie badania, znaczy ja te prace obliczyłem, to one zawsze traktowały jako poczucie sprawiedliwości, ale tutaj w tej chwili zastanawiam, wiedzą Państwo, ja czasami jak zaczynam mówić, to wtedy zaczynam myśleć, no bo przedtem to nie ma sensu. Także ja to też przemyślałem. To jest bardzo dobre pytanie. Jak można było badać właśnie neurobiologiczne mechanizmy zazdrości? W ciemno można powiedzieć, że jeżeli się będzie gdzieś ośrodki, to na pewno jądrach migdałowatych, bo one są za większość emocjonalnych stanów odpowiedzialnych i tak dalej. Ale to wszystko to są w tej chwili nowe autory, traktują jako takie luźne spekulacje, jak zrobić doświadczenie i wtedy można powiedzieć. I czy ten na przykład, czy właśnie graf ultimatum jest dobrą metodą do badania tak samo zazdrości. Bo jest kilka różnych zazdrości. Co innego jest zazdrość o partnera seksualnego na przykład, co innego jest zazdrość o status finansowy, co innego jest zazdrość o możliwość wykonywania władzy, prawda, posiadania władzy. Także to też ta zazdrość to być może jest taki jeden duży worek. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie lubimy, jak innym jest lepiej niż nam. Tak bym to powiedział. Wolimy, żeby nam było równo, prawda? No i wolność, równość i tak dalej. No i dokopać przeciwnika. Bardzo ładna myśl na zakończenie, ale mam jeszcze chwilę, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie, to proszę. Mi się zawsze wydawało, że na kontrolę się wiąże z jakąś ksenofobią, antysemityzmem, które prześladowanie mniejszości. Są jakieś badania, kiedy szczury białe nawiedziły na czarny, albo jakieś szczury z innymi zwyczajami były zrobione przez pierwszą. To jest ciekawe pytanie. To znaczy, ja nie wiem, jak to jest ze szczurami z różnych tych. Natomiast jeżeli mamy jedno duże stado szczurów, które może żyć jak chce, tam się bardzo szybko ustala hierarchia, kto jest na górze, kto jest na inny i te szczury na dole, one są tępione, jak gdyby przez szczurów, są trzymane na dole, ale są używane w niektórych przypadkach. Na przykład w momencie, kiedy się pojawi nowy pokarm, tu szczur jest bardzo silna neofobia pokarmowa. Szczur nie tyka nowego pokarmu, ale te szczury tam na samym dole, one są zwykle głodne, najgłodniejsze. No i one sięgają wreszcie po ten nowy pokarm. A szczury z wyższej półki społecznej, one te szczury oglądają przez dzień albo dłużej i dopiero jeżeli te szczury czują się dobrze, to zaczynają te stare szczury brać nowy pokarm. Jeżeli któryś z tych szczurów padnie, czy się poczuje, ten pokarm nigdy nie będzie brany przez inne szczury. I dlatego na przykład to jest straszny kłopot. Krótki na szczury to muszą być tak robione, żeby szczury dopiero umierały po jakichś 3 dniach. Dlatego, bo wtedy to one sobie zapomną. Tu chciałem być, żeby być tak strasznie rozczulany, prawda, tam nad losem, prawda, zabitego cielątka czy krowa, jeszcze nie daj Boże rytualnie, prawda, ale to, że taki szczur potem gdzieś tam cierpia, to mądre zwierzę, ja miałem hodowanego szczura, także domowego, to ja go bardzo lubiałem, to naprawdę jest fajne, mądre, inteligentne zwierzę. Jak potrafi, jak świetnie reaguje, jak się cieszy, przychodzi pan, to szczur się wspina po nim, prawda? Siada na ręce, tu daje dowód
dowód miłości, trafi kilka kropelek moczu na tą rękę. A to nie ma to śmiać, to normalnie, jak my się kochamy, to się my wymieniamy jakimiś wydzielinami. Ludzie śliną z czurnym oczem, prawda? No tak normalnie, prawda? Także to jest taka intymność, prawda? To takie zwierzę mądre i tego cierpi tam tylko dlatego, bo tam nam coś podjada, musi przez wiele godzin w bólach umierać gdzieś tam w piwniczy pod. Ale to nie nad nim. My będziemy te zwierzęta, które my widzimy, to my tak, ale szczur to nie ginie sobie. Ale natomiast, jeżeli chodzi o te zazdrości, tak dalej, to mamy ciekawe inne hity, bo na przykład mamy lwy pod tym względem, chociaż to nie jest wiele sensu stricte laboratoryjne, ale były dobrze obserwowane. Mają bardzo śmieszne zwyczaje, mianowicie lwy żyją w stadach, gdzie pani się pride, bardzo śmieszne, i w tych pride są 3-4 samce i 6-8 samców, albo może być mniej samców, ale tam jest, samców jest niewiele, jest kilka samców i tam są szczeniaki. Natomiast jeżeli są to lwiczki, to one potem zostają i rosną w tym stadzie, także się powiększa harem tych starych samców. Natomiast jeżeli są to młode samce, to są wyrzucane podobnie stada i one są takie młode, luźne grupy chuligańskie. Teraz te młode grupy chuligańskie o to, że się zbierają w porozumiewają się ze sobą i atakują stare rodziny, wykorzystując przepędzić starych ludzi. I jeżeli mi się to udaje, to co one wtedy robią? One nie zagryzają starych ludzi. One natychmiast zagryzają szczeniaki. Zagryzają szczeniaki, bo mają głęboko wewnątrz robione, żeby się nie opiekować cudzymi genami. Że to jest rzecz nie tego. Czyli tutaj mamy ewidentną historię, ale to tak samo wiemy, że w bajkach taką złą postacią jest macocha, prawda? Prawda? To zawsze coś takiego, bo to są obce geny, prawda? My dbamy tylko o własną córkę, a nie, prawda, o osobę, która genetycznie jest niezwiązana. No to jest też bardzo ciekawe, jak przyroda tu jest bardzo sensownie urządzona, mianowicie w jaki sposób reagują lwice na zabicie swoich kochanych szczeniąt. Natychmiast wpadają w rulę. Nic tak nie podnieca seksualnej lwicy, jak widok zagryzionego szczenięcia i natychmiast wchodzi w populację z wypuszczonym tym młodym, ale też no bo chodzi o to, żeby siła reprodukcji stada nie malała, prawda? Czyli z punktu widzenia biologii to jest sensowna strategia, chociaż no, nasi moraliści nie byli prawda? Jak są. Także mamy u zwierząt czasami takie walki. Między małpami oczywiście są walki o terytoria. Szczury innych gatunków, tak? Szczur norweski na przykład wypędza, prawda, jest wypędzany przez szczura szarego. Wiewiórki w Anglii jeszcze, jak ja przyjeżdżałem do Anglii, tam jeszcze były brązowe wiewiórki obok szarych. W tej chwili tych brązowych już tam praktycznie nie ma. Tam są tylko szare, także poszczególne i tamte gatunki ze sobą walczą. Ja nie wiem, jak to wychodzi, kiedy wychodzi nowa grupa rodzina, a ja podejrzewam, że też tam mogą być spory terytorialne, dlatego że zwierzęta bardzo silnie, przyroda jest nastawiona zawsze na to, ażeby utrzymywać własne geny. To jest jak gdyby taki nakaz ogół każdego żywego stworzenia, obojętnie czy to jest, nie wiem, kwiatek, pszczółka, czy człowiek, prawda, nieśmiertelność genów i chronimy geny własne. I likwidujemy inne. Im nam bliższe, tym bardziej. Także tutaj w pewnych warunkach dochodzi do przeróżnienia, to mogą być takie historie. Natomiast jeszcze raz, no, warto zobaczyć, jak, co zrobić, to można zrobić taką zabawę. Wiemy oczywiście, że jeżeli do klatki jest szczur rezydent, wprowadzimy innego szczura, natychmiast wychodzi walka i zwykle rezydent zwycięża. To jest ten taki imperatyw terytorialny, broniący, zwykle ma jakąś przewagę. Może przewagę właśnie moralną, płynącą z tego bronu swojego, prawda? Ale zwykle tak jest, prawda? Jeżeli, także to niewątpliwie zwierzęta nie lubią obcych na swoim terytorium. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na film, a przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Profesorowi za... Dziękuję bardzo.
przyjemność, że dzięki miałem jedno sympozjum prowadzić, pan jeden wykład, a nareszcie jestem w miłym, sympatycznym gronie. A teraz już ogromny film, który naprawdę jest wart oglądnięcia, dlatego, bo ten film to jest tak naprawdę z kim potem do przemyślenia właśnie, jakie i jak to powiedział ten limitless, bo ja to znam, to wcale nie jest takie absolutnie niemożliwe. Naprawdę, jeżeli sobie zobaczymy, co człowiek może zrobić, nawet bez lęku, w momencie, kiedy jest pod wielką presją, to jest niesłychane, że muszę sobie przypatrzeć, ile człowiek, jak duch może nad człowiekiem zwyciężyć. Ja dla mnie, jak ja oglądam niektóre finisze Justyny Kowalczyk, to jest typowy przykład, jak duch zwycięża, ona będzie bali nieprzytomna, ale duch, a jeżeli by sobie pomogła, ale jeszcze byłoby lepiej. Dziękuję bardzo.